Hej, witam was, z tej strony Gal, wracamy na misję z badaniem huty, w której mamy mieć sektopoda i ten sektopod się aktywował tutaj, jak soczek podbiegł do tego mechtoida. Niestety soczek go prawdopodobnie nie trafił, bo tak myślał, ale dalej ma 9, więc myślę, że nie trafił go. Trzeba będzie się na pewno stamtąd zwiewać, mam nadzieję, że go ten sektopod nie trafi. Ja muszę się w tym momencie skupić, żeby tego mecha wyciąć. Mam nadzieję, że to się uda. No i zaczynamy. Zaczynamy przygodę. Mączysz, ty byś stąd... No nie możesz strzelić. Myślę, że cię przesuniemy tutaj, żebyś stąd mógł już strzelić. King Bass. King Bass nie ma najlepszej pozycji. Dobra, King Bass chyba nie jest jeszcze aktywowany, więc on by tu mógł podbiec. Myszkę przesuniemy tutaj. Będziemy czekali na tego sektopoda. O, czy ty mógłbyś tam dorzucić granat? Ale tam jest ten. Nie, to nie będę chciał rzucać granatu. Overwatch. W sumie mógłbym tą dezaktywację spróbować. Że ona sporna na wszelkie ataki. Dobra, to można by było spróbować teoretycznie. I tak się boję, że ten sektopod nam troszkę narobi problemów. Rozerwanie pancerza. Czy pancerz mu spadł do jednego? Tak, do jednego. Czy to świetnie działa na pancerz. Wiecie co? Dobra, zaryzykuję strzałem normalnym, może akurat go zabijesz. Tak jest. Zabiłeś, więc bardzo się cieszę. Jeszcze zawsze mieliśmy truch, który mógłby dobić. Overwatch. I ten sektopod teraz wychodzi. Poszedł do góry. Dobra, ale spudłował. Luzik. Na tego sektopoda bardziej będę chciał to, może tą... dezorientację wykorzystać. Kurde, pancerz wszystko ściągnął. Będziesz strzelał? Nie, ty go widzisz, kto go jeszcze widzi? Widzi go Montiusz, widzi go soczek. Ty go nie widzisz, ty go nie widzisz, ty go nie widzisz, ty go nie widzisz. No niedobrze, to nie podoba mi się, że go nie widzicie. W takim bądź razie myszkę myślę, że przesunę sobie tu, mam nadzieję, że nie jest na Overwatchu. Okej, na razie nam nic nie zrobił. Soczek. Soczek schowa się tutaj. Aha, tylko teraz Montiusz nie będzie mógł do niego strzelić. Tak to zrobiłem głupio, że nie będzie mógł Montiusz strzelić. Dobra, to Montiusz sobie przeładuje, a reszta na Overwatcha. Tylko że zawaliłem, bo Montiusz powinien strzelić do niego. Ja tutaj już nie mogę warty zrobić, tutaj już nie mogę warty. Dobra, jak nie można warty zrobić, to spróbujemy sobie przeładować. Tu nie, ale spróbujmy tą wartę włączyć ręcznie. Nie da się, ani dwójką, ani tak. No dobra, no to w którym przeładujemy? Kto nie może tej warty zrobić? Spróbujmy tutaj przeładować. Może się odblokuje u tej reszty warta teraz. No, odblokowała się u jednego. Odblokowała się u drugiego. I młody miał darmowe przeładowanie. O kurde, co to było? Spanikował nam soczek. Soczek, po coś wyszedł stamtąd. Aha, bo ty oberwałeś. No dobra, to już wiemy czemu... Dobra, idzie sektopod. Pudło. Myszka jakby trafiła, to jest szansa... O, dwa pancerza mu ściągnęliśmy. To jest szansa wtedy, że...
go zabiję jednym strzałem. Dobra, 3 obrażenia. Jeszcze te 2 pancerze musimy mu ściągnąć. To zrywanie musimy dać. Więcej moich tych ciężkich będzie miało to zrywanie na pewno. Okej, kolejne 5. Pięknie. Obrońca, drugi strzał w reakcji. Super. No to 7 mu tylko zostało. No to już jest praktycznie... Jeszcze z pistoletu. Za 1. On będzie strzelał? Dobra, spudłował. So close. Po zabicie sektopoda będziemy ich mieli jeszcze 13. Dobra, na początek zerwanie ma Gecko, więc Gecko mógłby wziąć do niego, wycedzić, zerwać, zniszczyć mu resztę pancerza. Dobra, on ma ten pancerz w tym momencie zniszczony i mógłby mój psionik do niego wziąć i strzelić. I zabić. Okej. Dobra. Myszka może zbić na dół. Uleczyć. Co ty kurde robisz, stary? Do swoich? Reanimacja? Nie wiem, leczenie. Nie wiedziałem, że nie mogę do spanikowanego soczka podchodzić, bo on będzie atakował nawet swoich żołnierzy. No, logiczne. W sumie logiczne, no. Jest spanikowany, nie, wszyscy dla niego są wrogo nastawieni. Nie rozróżnia. Dobra, Gecko strzelił. King Bass mógłby zejść na dół. Okej. True też mógłby zejść na dół. Musi przeładować na pewno. Przy każdym skoku oczywiście musi nam się graficzka zrobić na czerwono. Znowu? Znowu. Norma. Overwatch. Czekamy. Coś wyskoczy. Dobra, panika się skończyła. Na razie soczka nie będę leczył, ale soczek nie wyjdzie z tego, z... Nie wyjdzie z szoku. Bo jest ranny. Dobra, powolutku się zbliżamy. Nie mamy nic aktywowanego, teoretycznie nie powinno nas nic tutaj zaskoczyć. Na ten budynek można by może Monciuszem wejść. Proszę, kochanie. Idziecie tutaj? 15 minut i kończę. I pójdziemy na zakupy. No dobra, a my zmierzamy dalej. Gecko musi przeładować. On ma darmowe przeładowanie, z tego co pamiętam. Młody idzie w tą stronę. Tutaj Overwatch. Tu przeładowanie. Mocniusza by mi pasowało na ten budynek przestawić. Dobra, może tu wyjść, więc niech skacze. Jeszcze się zapalił, tak? Ale to nie tutaj miałeś skoczyć, miałeś do góry skoczyć. Ja pierniczę, no. Okej. Muszę teraz zużyć apteczkę jedną przez to. Co to, Meczku? Zajmie się jeszcze 15 minut koniem? Wrzuciłeś tutaj. No dobra. Mam już się pali, niech się włączy na Overwatcha.
Oczywiście Overwatcha się nie może włączyć. Tomek, ale zabierzemy owieczkę, chodź. To niech kucnie. Soczek. Soczek przeładuje. Kto to jest? Tutaj też przeładujemy. Gekko się rozgląda. Tru się rozgląda. Ciekawe, co myszka zrobiła. No tak, musimy go ugasić. Apteczką się ponoć gasi. Myszka tutaj. Nic. Leczenie. Ugaś Moncjusza. Daj Tomek telefon, tacie. Dobra, a my bierzemy dalej. No, coś tutaj. Młody. Młody mógłby wyskoczyć tutaj do góry. Soczek jest na dole, niech się rozgląda. Moncjusz, Overwatch, Gekko. Gekko mógłby tu podbiec. Zostało mi 11 obcych, a wcale nie widzę ich. Plus pewnie jakieś posiłki, które nam się pojawią. Wszyscy się ruszyli? Wszyscy. Okej. Coś czuję, że ta misja będzie długa. Co, Tomeczku? Czemu tu książki nie włączy? O. Przynajcie mi książkę. Ale chyba niedużo, bo kalibar to dopiero zacząłem ten rozdział. Soczek tutaj. Ale tak naprawdę to powinien tu chyba King Buzz iść. Tym mostem czy tamtym? Ale możemy iść chyba tym. Okej, pojawił się. Ja się już z soczkiem ruszyłem. Strefa śmierci. Proszę. Ustawmy ją tutaj. Tutaj się ustawmy. Do końca nie wiem, jaką bronią dysponuje ten mój przeciwnik, więc też mi jest ciężko się na niego ustawiać. Gekko jest gdzie? Na dole już, tak? Bo Gekko ma rozrywacza. Młody. King Bass powinien iść z pierwszej linii, bo on ma ukrycie dalej. Dobra, co on będzie robił? Będzie strzelał? Okej, Mont już reaguje. Ale pudło. Mimo tego, że ma zwiększoną celność. Oh my god, za 9. To nie fajnie. Jeszcze spanikował. Nie, co ty robisz? Dobra, tego powinniśmy zabić. Aj! Zbudowany. Jeszcze raz, Moncjusz. Dobra, za piątkę. Jeszcze ktoś, żeby strzelił. Jeszcze, żeby ktoś trafił. A co zrobiłeś, Tomek? Już? Dobra, zabij.
No najgorsze, że nie będę mógł teraz soczka wycofać. Zostało 10, tak? Myszka musi jedną apteczkę zużyć na wyleczenie soczka. Podbiegać do niego nie możemy, bo jak podbiegniemy, to on nas atakuje. Okej, ma 11. Tylko tutaj, jakby miał do nas podbiegać. Raczej granatnikiem tam pewnie nie dorzucimy, no nie ma szans. Mączysz tylko mógłby teoretycznie strzelić. Jakieś małe obrażenia zadać. No dwa. Sobie dużo będziemy się przeładować. Tutaj Overwatch. 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 I mam nadzieję, że za chwileczkę odzyskam tego. Odzyskam soczka, żeby go wycofać i ściągnąć tego obcego do nas. Co? Czemu ty młody tu wróciłeś do góry? A może tutaj miałeś być? Ja się pogubiłem tutaj wszystkich. Dobra, co ten obcy będzie robił? Idzie. O kurde, będzie soczka flankował. Będzie soczka flankował? Dobra, usunięta panika, super. Dobra, ty go widzisz. To nie najlepiej. Ale widzi go też Gecko. Dobra, to próbujemy do niego strzelać. Pudło, niestety. Nie, po cichu nadzieję, że mu zniszczymy trochę pancerza. Młody by tu mógł dobiec. Strzelić działka rozrywacza. Tak, ale mu nic z tym nie zrobimy. On na kwas jest odporny. Jedyne co, to można by było plazmą tam do niego rzucić. Okej. Okay. Ale zniszczyliśmy mu trochę pancerza. Super, to mnie cieszy. Myszka, 50% szans na załatwienie go. Przynajmniej tej pierwszej części. No, nope. Niestety. Mąc już nie ma amunicji. Może przeładować i się przebiec tutaj. Soczek, jakie ty masz szanse? Ty w ogóle go nie widzisz. No dobra. Czy ty stąd będziesz go widział? Oczywiście, że go nie widzisz. King Bass został. King Bass, czy ty stąd będziesz go widział? Oczywiście, że nie. Soczek, podbiegnij stąd. Spróbuj do niego strzelby strzelić. Sflankowany. Powinieneś go zabić. 10 obrażeń. Dobra, ale teraz on będzie do nas podchodził. Teraz tak, jaki on może mieć zasięg? Stąd raczej nie powinien dojść, więc może tutaj jak włączę Overwatcha, to podziała. Mamy 4 Overwatcha, jakby wszystkie weszły, jest szansa nawet na go zabicie. Jeszcze nie wszedł, to ciężko będzie zabić niego. Drugi wszedł za 7, o ładnie. Ok.
Okej, okay, co on będzie robił? Na razie nic, dobra. To ty, rekrucie, spróbujesz do niego strzelić. O, ale przeżył, z jednym życia. No dobra. To może truby spróbował go załatwić swoim... gremlinem. Gdzie jest true? Tu jest chyba true. Tak, tu jest true. Przechwytujący protokół bojowy. Wow, 4 obrażenia. Wcześniej były tylko 2. To jakiś postęp. Dobra, mont już na razie nic, cała reszta musi przeładować. Wszyscy przeładowali? Wszyscy. Overwatche. Czekamy. Nie, gdzie jest King Bass? Teraz potrzebujemy King Bassa. On jest w ukryciu, więc mógłby pójść na zwiad. Tutaj się nie powinien zapalić. Okej, okay. I reszta ekipy też się przesuwa w tamtą stronę. Moc już teoretycznie jeszcze tu może zostać. Nie wiem, tutaj natkniemy się na coś. Może zbliżmy go już na dół. Zostało 9 obcych. Z czego jeden jest ten Antrychon, ten taki latający z tymi rakietami. Tu przeładować. Tutaj Overwatch. Gekko Overwatch. Tutaj Overwatch. Tutaj Overwatch. Na razie nic. Soczek tu. Dobra, mamy coś. Dobra, tu mamy. Dwóch laserów. Spoko, może być. Niestety jestem odsłonięty trochę, to też nie fajnie. Teraz by się rakieta przydała, ale rakiet nie wzięliśmy na tę misję. No dobra, no to musimy tu chyba ich wciągnąć. Mąc już coś tu widzi, ale chyba lepiej będzie włączyć tą długą, tą strefę śmierci. King Bassa na pewno sobie wycofamy stamtąd. Tylko gdzie? Myślę, że tutaj. Powinien być poza zasięgiem. Młody tutaj. True, myślę, że tutaj. Powinien być poza zasięgiem. Soczka mogę wycofać teraz na bezpieczną pozycję. Psioniczny nasz żołnierz tutaj. Overwatch. I czekamy na nich. Pierwszy idzie mech. No dobrze. Ogólnie dobry pomysł taktyczny, bo on może trochę obrażeń ściągnąć na siebie, tym bardziej, że ma 3 pancerza. Widzicie, ten pancerz jego zmniejsza obrażenia. Udło z jednym obrażeniem. To granat. Tak jest, granat poszedł. Bądź już jeszcze raz. Ach. No dobra. Laser będzie próbował pod nas pewnie podejść.
ale soczek go powinien zabić. Albo i nie, bo jakby on nie będzie ranny, to może sobie nie poradzi, ma 10 aż. A chyba, że ktoś jeszcze trafi. Ruki? A Ruki też nie trafia. Okej. Okay. O! 6 obrażeń, ale... Huragan stary nie zadziałał. No dobra. Dziwne to było. Czemu huragan stali nie zadziałał? Ostatni strzał Monciusza. No tym razem trafił. Przynajmniej jeden strzał. O, nie. To w takim razie trzeba się cofnąć. Bo wiecie co, nie pozwolę sobie na tą stratę. Miał być by za to save'ów, ale no niestety. I wiecie co, myślę, że dogramy sobie od tego momentu następny odcinek. Chyba, że jeszcze spróbujemy wyczyścić to może trójkę i dopiero wtedy skończymy ten odcinek. Tak, żeby mieć klarowną sytuację na jutro. Dobra, chodźcie tutaj. Dobra, on już tam może zostać, gdzie jest. Stamtąd będzie miał większą celność na pewno. Tutaj przeładuj. Soczka na razie będę trzymał z tyłu, bo... Widzieliście, jak się skończyła wyjścia soczka do przodu. Okej. Okay. Czy ty stąd go wypaczysz? Tak jest. A nie, to tą placówkę wypaczyłeś. Okej, okay. A czy wypaczysz tych u góry, co byli? Nie wypaczyłeś. Teraz tak, jaką bym chciał ustawić sobie tutaj? Młody jest ok. True mógłby się ustawić tu. A to nie King Bast. A to mój psionik tam pobiegł. Ja byłem przekonany, że to King Bast tam biegnie. Ok, Overwatch. To tyle, jeżeli by chodziło o wartę. Nie wiem, czemu trzeba przeładować broń, żeby można było włączyć wartę. Dziwne to. Dobra, pobiegnij stąd. Tam powinieneś wypaczyć go, psioniku. O, nie. Nie wypaczyłeś. A teraz go wypaczyliśmy. No dobra. Psionik się wycofa w takim bądź razie. Wiecie co zrobimy? Zrobimy to tak. Monciusza. Gdzie jest Monciusz? O, był Monciusz przez chwilę. King Bastru. Myszka. Monciusz. Monciusza sobie ustawimy na tą strefę jego. Tak, żeby w nich mógł trafić. Tutaj Overwatch. Overwatch też u King Bassa. Soczka, Gecko, Młodego i True. Aha, nie zareagowali, tak? Aha.
No to zaryzykujmy King Bassem. King Bass sobie strzeli do tego Lejsara. Okej, za 3 i aktywował ich. Miejmy nadzieję, że tam przeżyje to. A później się wycofa i wciągniemy go w pułapkę ich. No dobra. Mączysz tylko widzi. Co to dajesz? Ile? 4 obrażenia? 4. Okej. Dobra, tutaj Overwatch. Overwatch. Zobaczymy, co będzie się działo. O, Saczek strzelił, ale niestety chybił. Spudłował również Gecko ze swoim rozrywaczem. Strzela True, też spuduje. Psionik buduje. Granaty gdzie? Okej. Laser będzie bieg. Ach, ta myszka spudłowała niestety. King Bass zadycha. No, nieźle. Przeżyje z King Bass? Dobra, draśnięcie za 2. Żyje. Co tu się stało? Dobra, czy ty możesz się stamtąd wycofać? Możesz, świetnie. Możesz. Teraz tylko pytanie, gdzie? Myślę, że tu. Pytanie teraz, czy ty możesz strzelić do tego wielkoluda? Możesz. Możesz mu ściągnąć ost, rozerwać troszeczkę. Tomek, żebyś mi czegoś nie popsuł. Tomuśku! ...30% na tego Lejsera. Sokole oko. Tego bym mógł zabić. Teoretycznie Lejsera też bym mógł zabić. To dajesz do Lejsera. Może akurat. Udłowałeś. Ajajajajaj. Tomek! Wiem, że miałem kończyć za 15 minut, ale to już... Chciałem jeszcze tych tylko... Tylko to cały magazynek pójdzie. A, to nie wiem, czy to jest sens. Gdzie jest młody? Młody jest tu. Czy młody jest w stanie tam granat dorzucić? No, tak trochę niefajnie jest w stanie. Ale czekajcie, może jakby spróbował ten granat... Jakby próbował ten granat z kwasem rzucić. O właśnie, zniszczyliśmy pancerz, zabiliśmy Lejsera. Bardzo, bardzo ładnie. Aha, i to jeszcze oznacza, że możesz jeszcze raz spróbować, tak? To teraz tylko tak, musimy tego naszego psionika wycofać tutaj. On teoretycznie mógłby wykorzystać tą swoją umiejętność psioniczną i zdezaktywować tego na jedną turę. Tylko że on dostaje teraz tą odporność na wszystko.
To też nie było, to było głupie, bo on w tym kwasie to mógłby sobie trochę narobić problemów. Widzisz tego? A spróbuj do niego protokołem bojowym go zabić. Już kończę, no już. A jednak dostaje, widzicie, oparzenie od kwasu, mimo tego, że miał być niewrażliwy. Dobra, to teraz powinno już być po nim. Okej, okay. Dajemy do niego. Trafienie krytyczne, super. No to tyle będzie w tym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, jutro dokończymy. Cześć!